No, chyba możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 28. zdalnej sesji Rady Miejskiej. Informuję Państwa, że sesja jest nagrywana. Co by stwierdzić kworum, przeczytam listę obecności, kto jest obecny na dzisiejszej sesji. Pan Robert Bujnowicz. Pan Robert Bujnowicz, poprosimy włączyć głos. Panie Robert. Halo, słychać mnie? Tak. Słychać mnie? Tak. Jest tak. Obecny. Jadwiga Czekajewska. Jestem obecna. Za. Elżbieta Jabłońska. Jestem obecna. Jakubowski Robert. Przepraszam, Jacek. Obecny. Korczyński Dariusz. Obecny. Łopaciński Marek. Obecny. Malczewska Aneta. Obecna. Matyjak Małgorzata. Jestem. Młynarczyk Sławomir. Jestem obecny. Radwański Radosław. Jestem. Stelmasiak Dariusz. Jestem obecny. Sudra Konrad. Obecny. Szczepaniak Gabriela. Obecna. Szymczak Michał. Obecny. Szymonowicz Beata. Obecna. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni. Stwierdzam kworum. Na dzisiejszą sesję zdalną przybyli również oczywiście w formie zdalnej, będą uczestniczyć. Serdecznie witam pana burmistrza Roberta Jakubowskiego, pana wiceburmistrza Łukasza Napieralskiego, panią sekretarz miasta Dorotę Tyszkę, panią skarbnik miasta Annę Łosiak, zastępcę skarbnika pana Grzegorza Grzelaka, radcę prawnego pana Marcina Grabowskiego. Jest również z nami, a na pewno będzie, jeśli nie widzę teraz. Witam serdecznie pana prezesa przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki, pana Sebastiana Kwiatkowskiego. Witam serdecznie wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych, którzy również uczestniczą zdalnie. Witam wszystkich kierowników Urzędu Miejskiego Referatów oraz wszystkich, przepraszam bardzo, pracowników Urzędu, którzy również będą z nami zdalnie dzisiaj obradować. Panią kierownik Biura Rady, oczywiście panów informatyków, którzy tutaj zabezpieczają nam stronę techniczną oraz kierowników, panią kierownik i cały referat promocji i strategii, którzy też służą nam tutaj pomocą. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. I otwieram 28. zdalną sesję Rady Miejskiej. Proszę Państwa, w związku z powyższym przechodzę do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. I już na początek ja chciałam wprowadzić zmianę. Zaraz Panie Burmistrzu, widzę, że Pan chce zabrać głos. Chciałam z porządku obrad usunąć punkt trzeci, który będziemy przyjmować i procedować na następnej sesji, czyli punkt sprawozdanie burmistrza Konstantynowa staje się punktem trzecim. To jest zmiana jedna i poproszę pana burmistrza. Proszę panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja chciałbym państwa prosić o wprowadzenie kolejnego projektu uchwały. On z tego co tutaj widzę w porządku dziennym będzie miał punkt 10. To jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki wraz z autopoprawką. Natomiast kolejne punkty, sprawy różne i zamknięcie sesji otrzymają odpowiednio kolejną numerację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o wprowadzenie tych zmian. Czyli w punkcie 10 mamy jeszcze projekt uchwały, punkt 11 sprawy różne i punkt 12 zamknięcie sesji. I proszę Państwa, w związku z powyższymi zmianami poproszę o procedowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Robert Bujnowicz. Jestem za. Czekajewska Jadwiga. Jestem za. Jabłońska Elżbieta. Jestem za. Jakubowski Jacek. Jestem za. Korczyński Dariusz. Jestem za. Łopaciński Marek. Jestem za. Malczewska Aneta. Jestem za. Matyjak Małgorzata. Jestem za. Młynarczyk Sławomir. Jestem za. Radwański Radosław. Za. Stelmasiak Dariusz.
Jeszcze raz. Jestem za. Dziękuję. Sudra Konrad. Jestem za. Słyszałam, dziękuję. Konrad Sudra. Ja również jestem za. Szczepaniak Gabriela. Jestem za. Szymczak Michał. Jestem za. I Szymonowicz Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy zmianę w porządku obrad. Dziękuję bardzo. I poproszę pana burmistrza o sprawozdanie z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej. Bardzo proszę. Momencik, drodzy państwo, już próbujemy uruchomić prezentację. Szanowni państwo, 2 grudnia otrzymaliśmy informację, że Konstantyn Łódzki znalazł się w pierwszej piątce laureatów konkursu, który organizowany był przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oznacza to, że gmina Konstantynów Łódzki w najwyższym stopniu spełniła standardy obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj badaniem objęto 681 jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnione jednostki oceniane były między innymi w oparciu o takie kryteria jak analiza kontaktu elektronicznego z gminami, badania metodą tajemniczego klienta oraz audyt stron internetowych. Proszę państwa, kolejne sukcesy sportowe. Zostaliśmy już przyzwyczajeni do tego, że zawodnicy UKS Piątka osiągają spektakularne sukcesy i tak zawodniczki tego klubu sportowego wywalczyły miejsce na podium Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Młodzików w pięcioboju nowoczesnym, w spale, w kategorii juniorów młodszych w dwuboju. Złoty medal zdobyły Karina Łysakowska, a brązowy wywalczyła Antonina Sulak. Obydwie zawodniczki, ich trenerem jest pan Robert Bujnowicz. Kolejne mistrzowskie sukcesy zawodników Piątki na arenie krajowej to 3 srebrne medale Bartosza Skóry podczas Mistrzostw Polski w Lublinie oraz 4 medale wywalczone podczas zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo serdecznie gratulujemy sukcesów sportowych i dziękujemy za wspaniałą promocję miasta przy tej okazji. Proszę państwa, 8 grudnia wraz z zastępcą burmistrza Łukaszem Napieralskim mieliśmy przyjemność spotkać się z medalistami Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. Laureaci oraz ich trener Jerzy Jaśniak otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki. Wyróżnieni zostali tutaj Maria Karolak, Karol Karolak, Kamil Micharak oraz trener Jerzy Jaśniak. Proszę państwa, 9 grudnia miałem przyjemność spotkać się z prezesem Pawianickiego Centrum Medycznego, który na moje ręce złożył podziękowania dla radnych Rady Miejskiej za ten wspaniały gest w postaci zakupu 3 łóżek szpitalnych covidowych, które zostały już zakupione na potrzeby Pawianickiego Centrum Medycznego. Te podziękowania opatrzone są pewnym mottem, które chciałbym państwu przytoczyć. Hojność polega nie na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. Serdeczne podziękowania dla pani przewodniczącej i wszystkich radnych Rady Miejskiej za ten wspaniały gest. Przypomnę tylko, że radni w trosce i w wyniku sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa przez 3 miesiące nie pobierali przysługujących im diet, a za część tych oszczędności, które udało się wygospodarować z tego tytułu, zakupili łóżka przekazane na rzecz Pawianickiego Centrum Medycznego. Proszę państwa, 10 grudnia przebudowywane ulice Sucharskiego, Słodowa i Nasienna do Miodowej zostały oddane do użytku. Realizacja tych inwestycji możliwa była dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli m.in. pan senator Maciej Łuczak, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, a także mój zastępca Łukasz Napieralski. Na tej uroczystości obecni byli również radni pan Konrad Sudra i pan Jacek Jakubowski. 14 grudnia, drodzy państwo, jako że w niedzielę 13 grudnia przypadała 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, upamiętniając tą rocznicę, w hołdzie ofiarom stanu wojennego wraz z zastępcą Łukaszem Napieralskim, a także przedstawicielami Rady Miejskiej, to jest panią przewodniczącą Jadwigą Czekajewską,
wiceprzewodniczącymi Elżbietą Jabłońską oraz Radosławem Radwańskim i radną Małgorzatą Matyjak złożyliśmy symboliczną wiązankę pod tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ Solidarność w naszym mieście. 14 grudnia z kolei wraz z przewodniczącym Konstantynowskiej Rady Sportu panem Dariuszem Stelmasiakiem spotkaliśmy się z młodym snukerzystą Jakub Zakrzewski w Mistrzostwach Polskich w snukerze. Zdobył brązowy medal w kategorii do lat 12, ale to nie koniec jego sukcesów, ponieważ dokładnie w ten sam weekend zajął 5. miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 16. Kuba drugi raz z rzędu jest medalistą Mistrzostw Polski w kategorii do lat 12. W zeszłorocznych zawodach Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego zdobył wicemistrzostwo Polski. Aktualnie jest jedynym medalistą w tej dyscyplinie sportowej z Konstantynowa Łódzkiego. Bardzo serdecznie gratulujemy sukcesów zarówno Kubie, jak i reprezentowanym przez niego klubowi sportowemu. 15 grudnia odbyło się kolejne, piąte już posiedzenie Konstantynowskiej Rady Sportu. Członkowie jednogłośnie zaopiniowali uchwałę o projekt uchwały budżetowej w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, jak również zaopiniowali uchwałę w sprawie kryteriów, jakie stosować będzie konstantynowski samorząd przy podziale środków w ramach tak zwanej dotacji sportowej na rok 2021. Proszę Państwa, referat strategii promocji i rozwoju miasta przygotował kolejne już wydanie naszego informatora miejskiego konstantynów.pl. W biuletynie między innymi znaleźć można materiały o rewitalizacji osiedla Sucharskiego, inwestycjach miejskich oraz remontach, a także hybrydowym systemie naliczania opłat za śmieci, jaki obowiązywać będzie od roku 2021. W publikacji znalazły się także materiały o organizowanych w Konstantynowie Łódzkim wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych. Szanowni Państwo, zwracamy uwagę i apelujemy głównie o seniorów, jako że dotarły do nas informacje, że na terenie naszego miasta działa osoba lub grupa osób, które oczywiście pod pretekstem szczepień przeciwko COVID-19 odwiedzają seniorów i wyłudzają ich dane osobowe i listę leków. Apelujemy o zachowanie czujności i o nieprzekazywanie swoich danych obcym ludziom. Proszę Państwa, według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na koniec października bieżącego roku w Konstantynowie zarejestrowanych było 543 bezrobotnych, z czego 250 kobiet, natomiast na koniec listopada 533 osoby bezrobotne, w tym 243 kobiety. W strukturze bezrobotnych dominują głównie 54 osoby młode do 25 roku życia, 157 osób mających powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni to 266 konstantynowian. Natomiast jeżeli chodzi o zagregowane dane na poziomie powiatu, to stopa bezrobocia w powiecie pabianickim w październiku wynosiła 6,8 punkta procentowego i była wyższa zarówno w porównaniu do średniej z obszaru województwa łódzkiego, jak i tej, która charakteryzowała się na obszarze całego naszego kraju. W okresie między sesjami wydałem 18 zarządzeń. Szanowni Państwo, zgodnie z wnioskami mieszkańców wprowadziliśmy nowe organizacje ruchu na kilku drogach w Konstantynowie Łódzkim. To oczywiście wiązało się z zakupem i montażem nowych znaków drogowych. Te zmiany zostały wprowadzone ze względu na uniknięcie czy też zminimalizowanie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zakrętów, drogi z pierwszeństwem oraz stref zamieszkania. Organizacje dotyczyły dróg Ignacew, Jesienna, Przygraniczna, Warzywnicza, Plac Kościuszki oraz ulica Poprzeczna. Jeżeli chodzi o inwestycje i infrastrukturę techniczną, to informuję Państwa, że 27 listopada bieżącego roku podpisaliśmy umowę na wykonanie konserwacji i uruchomienie oświetlenia ulicznego na ulicy Spółdzielczej oraz wymianę źródeł światła w latarniach należących do gminy na terenie gminy Konstantynów Łódzki. 30 listopada bieżącego roku zakończyliśmy odbiór końcowy robót ziemnych w ramach realizacji zadania budowa układu drogowego w obrębie ulic Sienkiewicza Mała. 5 grudnia odbył się odbiór końcowy budowy monitoringu umiejscowionego na terenie skwerów położonych przy ulicy Daszyńskiego, Sadowej i ulicy Sucharskiego na terenie naszego miasta. 7 grudnia podpisana została umowa na wykonanie i dostarczenie 226 tabliczek z nazwami ulic
zgodnie z wzorem określonym w uchwale Rady Miejskiej podjętej 29 września bieżącego roku. Natomiast 9 grudnia odbył się odbiór końcowy inwestycji, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim. Trwają prace przy realizacji inwestycji przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Etapy realizacji inwestycji to roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne. Ułożono już część krawężników, wykonano podziemne roboty elektryczne, podziemne roboty wodno-kanalizacyjne, a także wykonano fundamenty pod zadaszenia. Jak na ten moment, drodzy Państwo, wszystkie te prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. No możemy powiedzieć, że pogoda nam sprzyja. Z jednej strony być może wyczekujemy świąt otulonych śniegiem i mrozem, natomiast z punktu widzenia realizacji tej inwestycji taka pogoda jak teraz w sposób niezakłócony umożliwia kontynuowanie realizacji dalszych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Do 11 grudnia bieżącego roku trwały ostatnie prace związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Wykonywane zostały naprawy nawierzchni asfaltem lanym, równanie dróg gruntowych oraz uzupełnianie kruszywem. Szanowni Państwo, 8 grudnia prezes Rady Ministrów podał do publicznej wiadomości wykaz wniosków, które uzyskały pozytywną opinię Komisji do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego i otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Konstantynów Łódzkich otrzymała 1 000 000 zł na inwestycje, w ramach której planujemy budowę pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym z niezbędnym zapleczem sanitarno-technicznym i wyposażeniem, bieżni sportowej, planetarium stacjonarnego oraz 5 dodatkowych pracowni do kształcenia metodą obserwacji i eksperymentów wraz z wyposażeniem. Chodzi tutaj głównie o 2 pracownie językowe, pracownię geograficzną, biologiczną, chemiczną, fizyczną i informatyczną przy szkole podstawowej numer 1. Oczywiście wnioskowaliśmy o 20 milionów złotych i ta kwota, która została nam przydzielona, jest relatywnie niewielka do zakresu rzeczowego zadania, ale drodzy Państwo, mamy przynajmniej jakiś początek. Oczywiście realizacja tej inwestycji może być podzielona na etapy i tak najprawdopodobniej się stanie. Natomiast informuję Państwa, że do 28 grudnia bieżącego roku trwa kolejny nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i tutaj zamierzamy, a właściwie już przygotowaliśmy wniosek, który odnosi się do tego samego zakresu rzeczowego. Być może dzięki temu, jeżeli uda nam się również pozyskać środki, będziemy mogli przystąpić do realizacji pierwszego etapu tej inwestycji. Jeżeli chodzi o zadania z zakresu ochrony środowiska, w tej chwili dostarczamy zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Zakończyły się już czynności związane z obowiązkowym powszechnym spisem rolnym, który prowadzony był w roku 2020, a także przeprowadzona została akcja znakowania wybranych terenów wybranych terenów zamieszkałych preparatem odstraszającym dziki. Rozstrzygnęliśmy postępowanie i zawarliśmy umowy na świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami z terenu naszego miasta, świadczenie usługi chipowania psów i kotów, wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji psów właścicielskich i bezdomnych oraz kotów właścicielskich wolno żyjących i bezdomnych, jak również świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym z terenu naszego miasta. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o bezpieczeństwo publiczne, Straż Miejska zrealizowała w omawianym okresie ogółem 59 interwencji, z czego przeprowadzonych lub wszczętych postępowań w sprawie o wykroczenia 71. Najczęstsze wykroczenia to nieprawidłowe parkowanie, zaśmiecanie, brak zawartych umów na wywóz śmieci. Przeprowadzono 15 interwencji dotyczących spalania w piecach. W ramach czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawowych wymogów gospodarowania odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych ustalono kolejne 2 adresy, gdzie nie złożono deklaracji lub zaniżono liczbę osób zamieszkałych na terenie posesji. W ramach czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawowych wymogów gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze dotychczas dokonano kontroli 695 przedsiębiorców, gdzie zakończono 454 kontrole oraz
wystawiono 241 wezwań do osobistego stawiennictwa, oczywiście z obowiązkiem okazania zawartej umowy. W wyniku braku realizacji tego obowiązku nałożono 61 mandatów, a w dwóch przypadkach wszczęto wyjaśniające czynności w kierunku skierowania wniosku o ukaranie. Proszę Państwa, no cóż, działania Straży Miejskiej w zakresie monitoringu podrzucania śmieci przynoszą coraz większą skuteczność. Na przestrzeni kilku ostatnich dni możecie Państwo zauważyć tutaj na przedstawionych zdjęciach. Udało się ustalić sprawców, którzy zostali ukarani za wyrzucanie śmieci. Tu chodziło między innymi o śmieci podrzucone na ulicę Piłsudskiego, Zgierską i Bechcice, a dodatkowo fotopułapka, którą posługuje się Straż Miejska, również zaczyna przynosić oczekiwany efekt i miejmy nadzieję, że to ostudzi zapały tych, którzy noszą się z zamiarem, aby w sposób nieuprawniony, niezgodny z prawem i karygodny podrzucać śmieci w miejsca do tego niewyznaczone. Proszę Państwa, ponieważ dzisiejsza sesja jest pewnym podsumowaniem działań, które na przestrzeni roku 2020 konstantynowski samorząd realizował, chcielibyśmy Państwu zaprezentować i mam nadzieję, że od strony technicznej to się uda, taki krótki film, który stanowić będzie podsumowanie inwestycji i wyzwań, przed jakimi stanął i poradził sobie konstantynowski samorząd w roku 2020.
Państwa, właściwie na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć Państwu, że z perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za zarządzanie miastem, mogę powiedzieć jedno. Nie tyle stanowi problem, co jest, wydaje się, oczywiste, realizacja pewnych celów strategicznych, czy też inwestycji, które sobie planujemy, do których możemy się w odpowiednim czasie przygotować, co ogromnym problemem i wyzwaniem stanowi jest stawianie czoła okolicznościom, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a którymi bez wątpienia w roku 2020 na chyba niespotykaną dotąd skalę byliśmy zaskakiwani. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przypomnę tutaj tylko historię planów związanych z przebiegiem przez teren naszego miasta kolei dużych prędkości, to, co wydarzyło się w związku z wybuchem epidemii, czyli sytuacja tak naprawdę w odniesieniu do której nie było żadnych procedur postępowania, gdzie musieliśmy wszystko wypracowywać od nowa, gdzie było bardzo wiele niewiadomych i tak naprawdę każdy samorząd poszukiwał własnych rozwiązań, żeby zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo, ale też w maksymalnie możliwym stopniu, jak było to tylko możliwe, realizować zadania i prowadzić normalne życie i rozwój miasta. Bez wątpienia takim wyzwaniem, które na pewno zapisze się, bynajmniej z mojej perspektywy, drodzy Państwo, w roku 2020 jest dziedziczenie długu. Taka sytuacja i na taką skalę w mieście ma miejsce po raz pierwszy. Ja tłumaczyłem Państwu na sesji, że jest to sprawa niezwykle skomplikowana i pewnie jej skutki jeszcze przez długi, długi czas będą stawiały przed nami kolejne wyzwania. Ale z perspektywy tego roku mogę też, drodzy Państwo, powiedzieć jedno i nie przemawia przeze mnie ani kurtuazja, ani dyplomacja, że jakkolwiek często na komisjach czy też sesjach Rady Miejskiej uwidaczniają się może w niektórych sprawach pomiędzy nami pewne różnice, które bez wątpienia są wynikiem pewnie innej płaszczyzny ideologicznej, która służy nam ocenie pewnych rozwiązań czy propozycji, które proponujemy Państwu do realizacji, ale w sprawach trudnych mam takie absolutnie wewnętrzne przekonanie, że wszyscy radni Rady Miejskiej zawsze jednym głosem wspierają mnie i podległych mi pracowników w realizacji tych zadań, które no bez wątpienia, tak jak powiedziałem, stanowią największe wyzwania. Prosty przykład, drodzy Państwo, Państwa obecność na podkomisji sejmowej, kiedy to przekonywaliśmy ministra i posłów do tego, że wariant przebiegu północny, wariant przebiegu kolei dużych prędkości przez Konstantynów Łódzki nie jest korzystny. To jest Państwa zaangażowanie, drodzy Państwo radni, chociażby w całą tą akcję zbierania podpisów pod petycją Stop kolei dużych prędkości. To jest, drodzy Państwo, wspaniały gest, zresztą nie jedyny, bo dzisiejsza sesja, jeżeli oczywiście Państwo radni podejmą kolejne decyzje co do przeznaczenia pieniędzy, które w wyniku tych oszczędności będących efektem niepobierania diet przez 3 miesiące, co do ich zagospodarowania, pokazujecie Państwo po prostu, że jesteście odpowiedzialnymi radnymi i ja za to chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować i liczyć na to, że kolejny rok i przyszłe lata również w takim klimacie będą nam umożliwiały rozwój tego, co jest dla nas najważniejsze, rozwój naszego miasta, bo jak już zwykłem mówić przy każdej okazji, wspólnie tworzymy Konstantynów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Oczywiście dołączam się do tych podziękowań do wszystkich radnych i ta prezentacja chyba wszystkim nam przybliżyła tak naprawdę obraz tego, co wydarzyło się w ciągu całego roku, bo gdzieś tam może już nam się zatarło w pamięci. I to, proszę Państwa, że mamy odmienne zdania, to myślę, że tylko nas wzmacnia i pomaga nam w dążeniu do realizacji tych wspólnych naszych założonych celów. Także również bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. I w punkcie 5 mamy przyjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 15/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020
i poproszę, jest to druk 240, jeśli to komuś pomoże w odnalezieniu dokumentu, i poproszę panią skarbnik Annę Łosiak o przybliżenie nam projektu uchwały. Nie, to nie jest. Jeszcze nie, to nie. Proszę państwa, mówimy na razie o zmianach. Proszę państwa, projekt uchwały, który nad którym teraz procedujemy, dotyczy zmian w budżecie roku 2020. I tak zwiększamy i zmniejszamy dochody i wydatki o kwotę per saldo 199 798 zł, z tym, że wydatki, dochody i wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 190 017 zł. Jest to podyktowane faktem, że wpłynęły do nas zmiany subwencji oświatowej, łącznie jest to kwota 174 136 zł. I tak, 67 500 były to środki dla SP1, SP2 i Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup, refundację zakupu sprzętu dla nauczycieli. Środki również dla Szkoły Podstawowej nr 5 na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz 104 351 zł na zwiększone zadania szkolne i pozaszkolne w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i Przedszkolu nr 2. 2000 zwiększamy dochody i wydatki z tytułu wpływów za godziny przeznaczamy na wydatki statutowe w przedszkolu nr 1, 11 zł, szkoła podstawowa nr 1 za zagubione podręczniki, 5270 zł, szkoła podstawowa nr 1 dotyczy refundacji w ramach robót publicznych za pracę pracownika i 8600 nasza spółka wpłaca do urzędu jako darowiznę na plan aglomeracji Łodzi w części przeznaczonej dla Konstantynowa Łódzkiego. Również zmniejszamy dochody i wydatki budżetu o kwotę 389 815. Jest to zmniejszenie w tej części dochodów i wydatków majątkowych. Chodzi nam o rozliczenie ostateczne dwóch zadań inwestycyjnych, które są finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedno z zadań to jest przebudowa ulicy Słodowej i Nasiennej, to jest zmniejszenie dochodów wydatków 104 492 zł i 282 323 zł zmniejszenie zadania przebudowa ulicy Henryka Sucharskiego. Jest to po prostu rozliczenie zakończonych zadań. Również przesuwamy środki między wydatkami i tak 26 tysięcy z oszczędności z tytułu niepobieranych diet przez radnych. Przeznaczamy 7 tysięcy na zakup pulsoksymetrów, 12 tysięcy na zakup fotopułapek dla Straży Miejskiej i 7 tysięcy na zakup środków czystości i dezynfekcji dla placówek oświatowych. 8 tysięcy przenosimy środki dla OSP Niesięcin na zakup doposażenia w sprzęt, jest to wydatek majątkowy. Następnie 18 tysięcy, taką kwotę łącznie przeznaczamy na rozliczenie niepublicznych i publicznych placówek z tytułu dzieci, które tam uczęszczają. 1750 zł zakup odzieży dla pracowników i 30 tysięcy przenosimy z dotacji podmiotowej MOP-u na dotację celową w celu zakończenia i rozliczenia zadania rozwój infrastruktury. To są środki współfinansowane środkami z Ministerstwa Kultury. To są zmiany w tej uchwale w roku 2020. Ja mam nadzieję, że to będzie ostatnia uchwała modelująca dochody i wydatki budżetu roku 2020. Pani skarbnik zakończyła, tak?
Proszę Państwa, przedstawiam projekt uchwały numer 23 łamane przez 240 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 15 łamane przez 131 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 6 paragrafów, 4 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Wszyscy omówiliśmy szczegółowo na komisji. Kto jest z Państwa za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Jabłońska Elżbieta. Jestem za. Jakubowski Jacek. Jestem za. Torczyński Dariusz. Jestem za. Łopaciński Marek. Jestem za. Malczewska Aneta. Jestem za. Matyjak Małgorzata. Jestem za. Narczyk Sławomir. Pan Sławomir zgłaszał, że będzie musiał opuścić sesję, więc już go nie mamy. Pan Radwański Radosław. Za. Stelmasiak Dariusz. Jestem za. Sudra Konrad. Jestem za. Szczepaniak Gabriela. Jestem za. Szymczak Michał. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Dziękuję. I Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przy jednym radnym nieobecnym 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały budżetowej. I proszę Państwa, poproszę również Panią Skarbnik Annę Łosiak o przybliżenie nam projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę. Proszę Państwa, projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031 dotyczy zmiany po stronie dochodów i wydatków, konkretnie urealnienia strony dochodowej i wydatkowej budżetu w WPF-ie w związku ze zmianami, które zostały dokonane między na przestrzeni od poprzedniej sesji do chwili obecnej. Zmieniamy tylko stronę dochodową, wydatkową oraz zmianie ulega wysokość nadwyżki operacyjnej. Zwiększamy ją o 38 tysięcy i w tej chwili wynosi ona 310 481 zł 96 groszy. To są wszystkie zmiany, które należy dokonać w WPF-ie w roku 2020, lata następne zostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały numer 28 łamane przez 241 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 15 łamane przez 130 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy oraz 2 załączniki i uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk, w dalszym ciągu nieobecny. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej.
I poproszę po raz kolejny panią skarbnik, panią Annę Łosiak, o przedstawienie nam projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzkie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Poproszę. Proszę państwa, jest to zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych. Zostawiamy dwa zadania. Jedno zadanie z wydatków bieżących, które się nazywa wykonanie, dostarczenie i montaż tablic z nazwami ulic na kwotę 61 647 zł do rozliczenia do 30 maja 2021 roku. Jest to podyktowane faktem właśnie COVID-u i opóźnieniem w realizacji tego zadania w roku 2020 z tego tytułu. Drugim zadaniem jest to już zadanie z wydatków majątkowych, które się nazywa przebudowa przedszkola z grupą żłobkową. Jest to kwota 122 500, która ma być rozliczona do 28 lutego 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały nr 28/242/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Uchwała, pomijam podstawę prawną, uchwała zawiera cztery paragrafy, załącznik oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk, nieobecny. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Gabriela Szczepaniak, proszę włączyć głos. Pani Gabriela Szczepaniak, proszę włączyć głos. Nie słyszymy. To przejdziemy. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Jeszcze raz pani Gabriela Szczepaniak. Miała jakieś problemy, może została wyrzucona. No niestety, 13 głosami przyjmujemy projekt kolejny uchwały. I proszę państwa, tak jak przed sesją informowałam, zrobimy króciusieńką przerwę, ale proszę państwa, żebyście byli przed swoimi monitorami, ponieważ tutaj, o, jest ja pani Gabriela Szczepaniak. No i co, musimy robić reasumpcję? Reasumpcja głosowania, tak. Tak. Przepraszam państwa, ale no niestety był jakiś problem techniczny. Widzę, że pani Gabriela Szczepaniak jest. Proszę państwa, musimy wrócić do projektu uchwały i jeszcze raz będziemy głosować. Uchwała numer 28/242/20. Jeszcze raz głosujemy nad projektem tej samej uchwały. Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomira Młynarczyka nie ma. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Za. Michał Szymczak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Dziękuję. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I czekają już tutaj, przybyli do nas harcerze. Także proszę państwa, nie odchodzić od monitorów. To będzie trwało chwilkę. Przyjmiemy, tak jak co roku, światełko pokoju. Zapraszam już tutaj państwa.
Zapraszamy. Dobrze, szanowni państwo. Tak, może byśmy się zmieścili już wreszcie, a teraz się widzę. Teraz się widzę. Szanowni państwo, cieszę się, że możemy się spotkać przynajmniej w tej formie i zdaję sobie sprawę, że mamy bardzo specyficzny czas. Tym bardziej się cieszę, że mogłem dzisiaj do tego urzędu z tym niezwykłym światłem zawitać i tutaj na ręce pana burmistrza i pani przewodniczącej przekazać światło. Mam nadzieję, że ono będzie płonęło w trakcie państwa obrad, napełniając państwa mądrością i taką sprawiedliwością, ponieważ jest to światło z Betlejem i ono z Betlejem do nas przyjechało, nie zgasło po drodze. Przywieźli je harcerze po raz 30. Od 30 lat to światło przekazujemy. Ja mam tutaj tą przyjemność, że po raz kolejny mogę państwu osobiście przekazać ten płomień z Betlejem. Z najserdeczniejszymi życzeniami, żeby te święta mimo trudności i mimo tego, że czasy mamy naprawdę niełatwe, żeby były dla nas czasem spokoju, zdrowia przede wszystkim i troski o naszych najbliższych. Więc to światło przekazuję, nie wiem komu. Panu burmistrzowi. Panu burmistrzowi przekazuję światło. Zajmę również. Dziękuję bardzo. Z życzeniami dla pana burmistrza również. Zostawię te życzenia w Biurze Rady Miejskiej dla wszystkich radnych i oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie, tak jak tutaj pan powiedział, po raz kolejny światełka i myślę, że to światełko doda nam tej mądrości i ta mądrość będzie nam przyświecała przez wszystkie lata kolejne naszej pracy samorządowej w życiu prywatnym, osobistym i samorządowym. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę państwa, ja tylko jeszcze dodam ze swojej strony, że bez wątpienia zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy, natomiast na całe szczęście nie zmienia się ta piękna tradycja, do której przyzwyczaili już nas nasi harcerze. Ja na ręce ducha Artura też składam bardzo serdeczne podziękowania, że to światełko pokoju co roku nam towarzyszy. Bardzo wam dziękuję, że zostajecie wierni tej pięknej polskiej tradycji, a dla nas niech to będzie przesłanie do tego, aby właśnie ten czas, pomimo niesprzyjających okoliczności, był czasem zgody, pokoju i radości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To światło w tym roku jest pod hasłem Światło Służby. Dla nas służba jest ważna. Uszyliśmy kilka tysięcy maseczek z pomocą państwa, z pomocą mieszkańców. Ta służba na rzecz wszystkich potrzebujących trwa, również organizując najbliższy winowy Kierwiecy Świątecznej Pomocy, włączamy się w tą służbę harcerską. Liczymy na państwa wsparcie i na państwa obecność, chociażby online, bo w takiej formie będzie się finał odbywał 31 stycznia. Dziękuję. Nasza praca w samorządzie to również służba, także łączymy się w tej służbie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kartkę przybliżę. Ja już mogę teraz się. Dobrze. Wracamy do porządku obrad i proszę państwa, w punkcie 6 mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 wraz z autopoprawką i poproszę również panią skarbnik Annę Łosiak o przybliżenie projektu uchwały. Proszę państwa, w tej chwili chciałam, może zrobimy w inny sposób. Podejdziemy do obydwóch punktów, które są w porządku obrad i wstępnie powiem, w jaki sposób był konstruowany budżet i jak doszliśmy do ostatecznych kwot zarówno dochodów, jak i wydatków umieszczonych w dokumencie, który spłynął do państwa 15 listopada i do chwili obecnej również wpłynęły do Rady, do Biura Rady dwie autopoprawki dotyczące złożonego dokumentu budżetowego i złożonego dokumentu wieloletniej prognozy finansowej. Tym razem zacznę, proszę państwa, to co chcę powiedzieć dotyczy zarówno budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Proszę państwa, i teraz chciałabym przypomnieć, że dochody według projektu na 2021 rok zostały skalkulowane na poziomie łącznym 105
1 721 657 zł. Prognozując stronę dochodową, opieraliśmy się na wytycznych, które wskazał burmistrz Konstantynowa Łódzkiego w swoim zarządzeniu wydanym we wrześniu i które wpłynęły do jednostek organizacyjnych. Na podstawie tych materiałów dochody jednostek organizacyjnych wszystkich łącznie w naszych 10 jednostek to jest 2 557 368 zł. Dochody z subwencji ogólnej, tu chodzi o część oświatową, otrzymaliśmy w wyniku pisma ministra finansów. Dla Konstantynowa Łódzkiego przewidziana jest kwota subwencji w wysokości 10 671 873 zł. Wpływy z udziału w PIT-ach to jest kwota 21 517 237 zł, a wpływy z udziału w CIT-ach 1 100 000. Podatki i opłaty lokalne, zaznaczam, że analiza, nie podnosiliśmy stawek podatkowych na rok 2021 i jedyne odstępstwo na plus dla wielkości przyjętych do budżetu w roku 2021 wynika ze zwiększonej powierzchni zarówno działalności gospodarczej, jak i przybywających powierzchni osób fizycznych. Jest to łącznie we wszystkich podatkach wymienionych tutaj w tej pozycji wyszacowane jest na kwotę 18 130 622 zł. Pozostałe dochody to jest kwota 14 425 855. Zaznaczam, że w tej kwocie znajduje się skalkulowana opłata śmieciowa na rok 2021. Dochody bieżące zlecone otrzymaliśmy pismem wojewody łódzkiego. Jest to kwota 24 653 082 zł. I dochody bieżące powierzone. Jest to porozumienie zawarte z powiatem pawianickim dotyczące zimowego utrzymania dróg 45 000 zł. Dochody majątkowe, jest to łącznie kwota 12 620 620 zł i ona się bierze z faktu, że dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyliczone są na, zaprognozowane są w pozycji wielkości 1 066 700. Dotacje celowe z Unii Europejskiej 10 113 920. Tutaj zaznaczam, że w tej kwocie mieści się kwota ponad 9 milionów związana z wymianą torowiska w Konstantynowie Łódzkim. I tak jak było na wstępnie mówione już na komisjach, być może w trakcie roku 2021 uleknie ta kwota, ta wysokość zmniejszeniu, gdyż będziemy przesuwać wnioskami środki na lata 22-23, ale na ten moment w związku z podpisanymi umowami i obowiązującymi nas zobowiązaniami jest to wyliczona kwota w tej wysokości. I pojawia się kwota dotacje celowe z budżetu państwa, jest to kwota 1 440 000. Ona dotyczy, proszę państwa, pierwszej autopoprawki. Jest to wprowadzenie do budżetu autopoprawką, zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej, projektu rozbudowy żłobka, czyli to jest dotacja z budżetu na Malucha Plus. Łącznie strona dochodów bieżących, dochodów majątkowych jest w tej wysokości, której wcześniej powiedziałam, 105 721 657. Teraz, proszę państwa, następna tabela to jest nic innego jak pokazana, jak na przestrzeni roku od 2016 do roku 2021 kształtuje się wysokość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w PIT-ach oraz jak otrzymaliśmy, w jakich wysokościach subwencję ogólną w części oświatowej. Czyli i te wielkości 2021 roku zostały ujęte w tabeli dochodów miasta. Są to znaczące kwoty, stąd pokazujemy, jak się kształtuje
wpływ tych środków w mieście, dla miasta Konstantynów. Następną, tak ukształtowane dochody, proszę Państwa, bieżące zostały wydatkowane, mamy dodatki, wydatki majątkowe, także ta tabela wydatków bieżących szkół. Proszę Państwa, wydatki majątkowe. I teraz jest, to są również z autopoprawką, czyli jak Państwo widzicie, autopoprawka, żeby wprowadzić Malucha Plus, należało zmniejszyć kwotowo na ten moment przebudowę dróg gminnych ulicę Chmielną oraz przebudowę ulicy Srebrna Polana, która z której zmniejszenia otrzymaliśmy 717 tysięcy, które zostały rozdysponowane w pozycji 17, to jest o właśnie w kwocie 2 miliony 157 tysięcy, czyli jest 1 440 000 dotacji plus 717 środków własnych. I to również był wynik autopoprawki w zadaniach majątkowych. Brakuje jednej tam. I teraz, proszę Państwa, wydatki bieżące, to jest wielkość budżetów rozdysponowanych środków bieżących dla szkół podstawowych, przedszkoli, Centrum Sprawiedliwej Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, KCPR oraz referaty urzędu. Tutaj należy zaznaczyć, że cała kwota wydatków majątkowych przeznaczonych na rok 2021 w wysokości 19 697 670 zł zostaje przypisana na ten moment do referatów urzędu, jako że one będą realizowały inwestycje zaplanowane na rok 2021. I teraz jest to już ostatnia tabela, która pokazuje, w jaki sposób kształtuje się budżet miasta po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. Dochody rozbite na bieżące własne, bieżące zlecone, porozumienia i majątkowe. I proszę Państwa, między dochodami ogółem 105 721 657 zł i wydatkami 111 630 921 na polu szarym jest kwota 1 168 786 tysięcy. To jest różnica między dochodami bieżącymi własnymi, a wydatkami własnymi bieżącymi, czyli mamy zachowany artykuł 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że nie możemy wydać w takim uproszczeniu, nie możemy wydać więcej jak mamy. Nam się udało uzbierać tą kwotę 1 168 786, która tak naprawdę pójdzie na zminimalizowanie różnicy, jaka występuje między dochodami a wydatkami majątkowymi, czyli budżet generalnie, budżet miasta na rok 2021 będzie deficytowym budżetem, który się zamyka kwotą 5 909 264 tysiące złotych i jest on zrównoważony stroną przychodową, bo również wyszliśmy z założenia, że w roku 2021 będziemy spłacać nasze bieżące zadłużenie, które wynika z zawartych umów. Jest to po stronie rozchodów kwota 1 328 070 zł. Natomiast przychody i wszystkie wolne środki, które angażujemy do budżetu roku 2021, będą tylko na ten moment, nazwijmy, zwiększona strona przychodowa obligacjami, które weźmiemy, wyemitujemy lub nie wyemitujemy po złożonych wnioskach do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących przesunięcia linii tramwajowej. Jeżeli przesuniemy tą linię tramwajową, to niekoniecznie będziemy musieli
czy będzie konieczność zaciągania nowych obligacji na kwotę 2 966 000. Ta różnica wynika tylko i wyłącznie ze środków, które są potrzebne na rok 2021 do zbilansowania wydatków tego zadania. Budżet został zbilansowany i łączna strona dochód, przychód, wydatek, rozchód to jest kwota 112 958 991 zł. I teraz, proszę Państwa, przechodząc do tego punktu, pierwszym punktem w dzisiejszych obradach jest obradowanie nad uchwałą dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej. Otrzymaliście Państwo również, wpłynęło na czas, opinia regionalnej składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-31. Jest to opinia pozytywna z uwagami, które zostały uwzględnione w tekście jednolitym materiału złożonego do Państwa. Dziękuję bardzo. Właśnie tego punktu, no bo jeżeli omówiłam, jak została zrobiona konstrukcja budżetu, są również w tym zawarte wszystkie autopoprawki. Otrzymaliście Państwo na tej tabeli, w tych tabelach budżet, jaki macie w tekście jednolitym pod dzisiejszymi obradami. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik i poproszę Panią Wiceprzewodniczącą, Panią Elżbietę Jabłońską o przeczytanie nam opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej właśnie projektu tej uchwały. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Odczytuję uchwałę nr 1/164/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Konstantynów Łódzki. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 ustawy z dnia 17 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, pomijam podstawę prawną, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie Anna Kaźmierczak, przewodniczący, Iwona Kopczyńska, członek, i Tomasz Karwicki, członek, uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031. Paragraf 2. Opiniuje pozytywnie z uwagą możliwości sfinansowania w 2021 roku planowanego deficytu budżetu gminy Konstantynów Łódzki. Uzasadnienie. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie pierwszym, sentencji przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 oraz dane ujęte w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok. W przedłożonej do zaopiniowania prognozie zawarte są elementy określone w artykule 226 ustęp 1 i 2a ustawy o finansach publicznych, w tym kwota długu oraz sposób jej spłaty. Załącznik nr 2 prognozy dotyczący przedsięwzięć sporządzony został w sposób zgodny z wymogami określonymi w artykule 226 ustęp 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wielkości przyjęte w prognozie i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ponadto, że w latach 2021-2031 spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zauważa, że począwszy od 2022 roku założono znaczący wzrost nadwyżek operacyjnych z tendencją rosnącą w każdym roku, które stanowić będą zarówno źródło finansowania wydatków majątkowych, jak i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Prognozowana w 2022 roku nadwyżka operacyjna wynosi 3 376 800 zł. Przy nadwyżce operacyjnej planowanej w 2021 roku w wysokości 1 167 786 zł oraz planowanej nadwyżce w 2020 roku w wysokości 240 627 zł i 23 groszy. W przedłożonym do zaopiniowania projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki przyjęto założenie, że w 2021 roku spłata zobowiązań zaliczonych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Począwszy od 2022 roku założono, że spłata zobowiązań zaliczonych do długu będzie finansowana nadwyżką budżetową, która de facto powstanie z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nadwyżki operacyjnej. Przy powyższym skład orzekający zauważa, że kwota wolnych środków z lat ubiegłych pozostająca do dyspozycji na dzień badania projektu uchwały budżetowej wykazana została w wyższej wysokości niż wynika ona ze sprawozdań RB, NDS. Szczegółowe uwagi zawarto w uchwale składu orzekającego nr 1 przez 165/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku. W wyższej kwocie wolnych środków uwzględniono wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych z artykułu 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych, to jest 17 710 055 groszy. Mając powyższe na względzie, skład orzekający wskazuje na konieczność korekty zapisów załącznika nr 1 projektu wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej planowanych w 2021 roku przychodów i wskazania źródeł tych przychodów zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań RB NDS. Zgodnie z regułą wynikającą z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Przy realizacji założonych w projekcie prognozy kwoty długu wielkości gmina wykazała, że w latach 2021-2031 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej ustalonego dla danego roku wskaźnika dopuszczalnego. Zatem spełniona zostaje reguła z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Relację, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie dla poszczególnych lat, przedstawiła tabela. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, wszyscy mieliśmy i mamy te materiały do zapoznania się, więc myślę, że nie będę już odczytywała tych wartości z tabel. Czy Pani Przewodnicząca wyraża zgodę, Szanowni Państwo? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Z powyższego wynika, że w 2023 roku możliwość spłaty długu miasta obciążona jest ryzykiem, bowiem wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu spłatą długu oscyluje w granicach wskaźnika dopuszczalnego. Skład orzekający wskazuje zatem, że zachowanie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, będzie wymagało pełnej realizacji założeń prognozowanych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności osiągnięcia wskaźników jednorocznych i tutaj w nawiasie wiersz 8.2 załącznika nr 1 do WPF-u w wielkościach nie niższych niż przyjęto w założeniach. Skład orzekający przypomina w związku z tym o konieczności bieżącego monitorowania przyjętych założeń. Jak wynika z powyższej analizy, skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty długu, uwzględniając wytyczne wynikające z artykułu 230 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi opinię do projektu uchwały w sprawie WPF-u lub jej zmiany przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostkę samorządu terytorialnego
przepisów tej ustawy dotyczących uchwalenia i wykonania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągać zobowiązania i mając na względzie powyższe, skład postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie pierwszym sentencji niniejszej uchwały. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie 2 sentencji niniejszej uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ocena możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2021 roku dokonana została z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych, w tym reguły artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wielkości dochodów i wydatków ustalono, że planowany deficyt stanowi 5 909 264 zł i sfinansowany będzie przychodami z tytułu emisji obligacji oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Skład orzekający podkreśla, że aktualne przy powyższym pozostają uwagi składów wyrażone w paragrafie pierwszej niniejszej uchwały odnoszące się do roku 2023, w którym wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu spłatą długu oscyluje w granicach wskaźnika dopuszczalnego, jak również wysokości wolnych środków z lat ubiegłych. Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izbie dokumentów, przy założeniu pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych, skład orzekający stwierdza, że gmina Konstantynów Łódzki posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie budżetu na 2021 rok. Mając na względzie powyższe, skład orzekający postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie 2 sentencji uchwały. Stosownie do artykułu 230 ust. 3 oraz do artykułu 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych. Od opinii wyrażonych w mniejszej uchwale służy odwołanie do kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Przewodnicząca Anna Kaźmierczak. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 28/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 7 paragrafów oraz 3 załączniki. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia Komisji pozytywna. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Mieszkaniowej. Pani Gabriela Szczepaniak, czy nas słyszy? Czy jest jakiś problem na łączach znowu? Może Pani Wiceprzewodnicząca Komisji? Poprosimy. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę Pan Marek Łopaciński, tylko proszę włączyć głos. Proszę załączyć głośnik. Już jest. Dobrze. Ja tylko dla osób, które nas słuchają i oglądają, ponieważ my mamy te materiały, natomiast osoby, które nas słuchają, żeby wiedziały, że o niewykorzystanych środkach pieniężnych, o których mówi RIO, to nie jest kwota 17 milionów 710 tysięcy, tylko to jest 17 710 zł i 55 groszy. Bo mógłby ktoś ze słuchających się przerazić, że
Tyle niewykorzystanych środków jest pieniężnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, przechodzimy do procedowania uchwały. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Elżbieta Jabłońska. Proszę włączyć głos. Jakiś problem jest chyba techniczny. Elżbieta Jabłońska. Jest wizja, ale chyba zawieszona. Wrócimy do pani Eli. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk nieobecny. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Beata Szymonowicz. Jestem za. I jeszcze raz poproszę Elżbieta Jabłońska. Chyba panią Elę system wyrzucił. Tak. Tak, pani Elżbieta Jabłońska. Przepraszam pani przewodnicząca, system rzeczywiście mnie wyrzucił, mam dzisiaj ogromne problemy. Ja chciałam rzeczywiście przeprosić i poprawić, że w opinii RIO o wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych to nie oczywiście 17 milionów, a 17 710 zł i 55 groszy. Przepraszam za pomyłkę. Procedowaliśmy teraz projekt uchwały. Czy pani Elżbieta Jabłońska jest za przyjęciem? Jestem za przyjęciem. Dziękuję. 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały. I proszę Państwa, teraz poproszę o przybliżenie uchwały nr 28 łamane przez 244 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021. I również poproszę panią skarbnik Annę Łosiak. Proszę Państwa, jako nie będę powtarzała już po raz kolejny tego, co mówiłam przy wieloletniej prognozie finansowej. Dokonaliśmy, może skoncentrujemy się na uchwale składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną z uwagami. Wszystkie uwagi zostały omówione w autopoprawce numer 1 i w autopoprawce numer 2. Wczoraj omówione bardzo dokładnie na Komisji Finansów. Mogę tylko powiedzieć, że zachowaliśmy przy konstrukcji budżetu na rok 2021 wszystkie reguły wynikające z ustawy o finansach publicznych. Dochody, jest opracowana nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 1 100 000 zł, która została przeznaczona na wydatki majątkowe. Obligacje, przypomnę, że obligacje, które są umieszczone w tym momencie do zbilansowania strony dochodowej i wydatkowej budżetu roku 2021 są obligacjami, które na pewno zostaną zmienione, gdyż po otrzymaniu stosownych zgód z Urzędu Marszałkowskiego linia tramwajowa zostaje przeniesiona na rok 2022-2023. Więc nie będzie na pewno konieczność brania w ogóle lub w jakiejś innej wysokości, w zależności od innego zadania, które weszło do budżetu w roku 2021, czyli Malucha Plus. Jeżeli wystąpi taka konieczność, wtedy ewentualnie mogą być zwiększone albo wolne środki, jeżeli zostaną wypracowane przez budżet roku 2020, ewentualnie skorygowana pozycja obligacji. Dziękuję bardzo. Oczywiście chodzi o lata 2022-2023, nie 2002-2003, ale to tylko taka kwestia formalna. I poproszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej pana wiceprzewodniczącego Radosława Radwańskiego. Dziękuję pani przewodnicząca. Uchwała numer 1 łamane na 165/20 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej 2021 rok. Na
artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, pomijam podstawę prawną, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Anna Kazimierczak przewodniczący, Iwona Kopczyńska członek, Tomasz Karwicki członek, uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie z uwagami budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok. Nowa Łódzkiego Gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok. Dochody bieżące. Mamy jakiś problem na łączach. Nie wiem, czy Państwo słyszycie, bo ja odbioru nie mam odpowiedniego. Wszyscy, jest problem? Ja nie wiem, czy to jest u mnie problem dzisiaj taki, czy nie słychać. Wszędzie. Może niech Radek zbliży usta do mikrofonu. Ale mam głośno już zrobione na maksa. Jakieś zaniki są, ja też mam przerwy, jak czytał pan radny, nie było słychać. Dobrze, to spróbuję jeszcze raz. Teraz lepiej może, tak? Czy... Nie, cały czas tnie. Kurczę, no to mamy problem. Pewnie wina i pogody i tego, nie wiem, czy to się uda odczytać, ale w moim przekonaniu... Czy radna Ela Jabłońska ma też tę opinię? Tak, mam przy sobie opinię. To a teraz, może spróbujmy. A teraz, słuchajcie, teraz lepiej, czy nie? No nie, musiałbyś nie czytać, Radek. Bo nie wiem. Musiałby pan radny czytać. To byśmy wiedzieli, czy będzie lepiej. Dobrze. Z wielkości ujętych w projekcie budżetu gminy Konstantynów Łódzki wynika, że wydatki majątkowe w wysokości 18 257 669 zł i 73 grosze. Nie, znowu tnie, słuchajcie. Sfinansowane zostaną dochodami majątkowymi Niestety jest problem. Proszę pani Elżbieta Jabłońska. Odczytać mam mogę, tak? Tak, proszę, bo szkoda czasu. Może zacznę od uzasadnienia. Uchwala co następuje, skład orzekający opiniuje pozytywnie z uwagami projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok. Przepraszam sekundkę. Jest już lepiej? Słyszycie mnie? No teraz i słyszymy. Ja tak? No to może będę kontynuował, tak? Proszę. Od uzasadnienia, Radku, dlatego że nie było słychać początku w ogóle. Dobrze. No, dzisiaj jest taki dzień. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2000. Jak wynika z przedłożonych... Znowu nie słychać. ...dokumentów, dochody bieżące zostały założone w wysokości wyższej od wydatków bieżących o 1... Nie słychać. Straciliśmy łączność. No, to się dzieje tutaj na łączach, niestety nie mam na to wpływu. To poprosimy jednak panią Elę Jabłońską, poproszę. Dobrze, uzasadnienie. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok. Jak wynika z przedłożonych Izbie dokumentów, dochody bieżące zostały założone w wysokości wyższej od wydatków bieżących o 1 167 786 zł, co oznacza, że wypełniona została zasada określona w artykule 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pomijam podstawę prawną. Z wielkości ujętych w projekcie budżetu gminy Konstantynów Łódzki wynika, że wydatki majątkowe w wysokości 18 257 669 zł i 73 grosze sfinansowane zostaną. Dochodami majątkowymi w wysokości 11 180 619 zł i 73 grosze, w tym
dochodami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 113 919 zł i 73 grosze oraz dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 1 056 700 zł. Nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 167 786 zł. Przychodami w łącznej wysokości 5 909 264 zł, w tym przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 966 000 zł, przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 791 775 zł i 4 grosze oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 151 488 zł i 96 groszy. Zatem wysokość dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej w istotny sposób wpłynie na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, bowiem stanowić one będą 55,40% źródeł ich finansowania. Ponadto z założeń przyjętych w projekcie uchwały budżetowej wynika, że wielkość wydatków inwestycyjnych pozostanie także w związku z poziomem planowanych przychodów oraz nadwyżki operacyjnej. Skład orzekający zauważa, że planowane do zaciągnięcia w 2021 roku przychody z tytułu emisji obligacji będą miały wpływ na obciążenie spłatą długu budżetów lat kolejnych, to jest na zachowanie reguły wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Przy powyższym, mając również na względzie uwagi wskazane w opinii numer 1 łamane przez 164 przez 20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, skład orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2021 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w podnoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego ich poziomu. W ocenie składu orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt uchwały budżetowej i dołączone do niej załączniki opracowane zostały w sposób zgodny z wymogami prawa obowiązującego w tym zakresie. Skład orzekający zauważa jednak, że kwota wolnych środków z lat ubiegłych pozostająca do dyspozycji na dzień badania projektu uchwały budżetowej wynikająca ze sprawozdania RB NDS to kwota 3 102 135 zł i 46 groszy. Natomiast w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wolne środki w kwocie wyższej niż wynikająca ze sprawozdania, to jest w wysokości 3 119 845 zł i 4 grosze. Przy powyższym skład zauważa, że w kwocie tej uwzględniono wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych z artykułu 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych, to jest 17 710 zł i 55 groszy. Mając powyższe na względzie, skład orzekający wskazuje na konieczność korekty zapisów w paragrafie 4 ustęp 2 i tabeli numer 3 projektu uchwały budżetowej i wskazania źródeł przychodów planowanych w 2021 roku zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań RB NDS. W ocenie składu orzekającego przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z artykułu 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych winny zostać również dokreślone co do źródła ich pochodzenia. Stosownie do artykułu 238 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, opinię składu orzekającego o projekcie uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki sformułowaną w niniejszej uchwale burmistrz Konstantynowa Łódzkiego jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim przed uchwaleniem budżetu. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Radosław Radwański.
Czy mnie słychać teraz? Jest ok, bo tu jest, mam jakiś problem, tak? Jest teraz dobrze. Także dziękuję pani przewodnicząca za odczytanie. Poprosimy na następnej sesji o odczytanie. Będzie rekompensata. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania projektu uchwały nr 28/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 13 paragrafów, bardzo wiele tabel oraz załącznik. I poproszę opinię Komisji Budżetu i Finansów. Panie Przewodniczący, Konrad Sudra. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Poproszę opinię Komisji Budżetu. Komisji pozytywna. Tak, dziękuję. Poproszę opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia Komisji pozytywna. I poproszę o opinię Komisji Mieszkaniowej. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Omówione wszystko, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Pan Robert. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Jestem za. Tak, słyszałam, dziękuję. Czekajewska, jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk, nieobecny. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. I proszę państwa, w punkcie 7 mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024. I poproszę pana prezesa, czy jest z nami pan prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki? Bo nie wyświetla mi się na monitorze. Pan prezes Sebastian Kwiatkowski, czy jest z nami? Był w urzędzie. Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia? Wcześniej gdzieś się wyświetlił pan prezes na monitorze. Pan prezes Kwiatkowski, Sebastian, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki. Chwileczkę musimy się wstrzymać, poczekamy, bo nikt inny nam nie przedstawi tego projektu. Tak, w związku z tym, że chyba problemy techniczne mamy wszyscy, to myślę, że jakieś, nie wiem, 5 minut przerwy chociaż. Proszę państwa, no w związku z tym, że też dostałam taką informację, że gdzieś tam w przedsiębiorstwie jest problem, 5 minut przerwy, kto nie musi, niech nie odchodzi, jak tylko się pokaże pan prezes Kwiatkowski, zaraz wznawiamy obrady. Proszę o cierpliwość, 5 minut. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zapraszam Państwa. Widzę już, na wizji mamy Pana Prezesa. Proszę o włączenie się do obrad. Państwo Radni, pokażcie się choć na chwilę, że jesteście już obecni i wznawiamy obrady. Czy pan Dariusz Korczyński jest z nami? Proszę państwa, państwo radni. Jestem. Na chwilę włączcie, żebym wiedziała, czy jesteście obecni i później możecie wyłączyć i kamerę i głośnik, tak? Na jedną chwileczkę, żeby była jasna sytuacja, czy mamy kworum. Pani Małgosia Matyjak, Gabriela Szczepaniak. Jesteście panie z nami obecne? Pan Jacek Jakubowski, Konrad Sudra. No musimy poczekać, żeby włączyli się do obrad. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Proszę Państwa, tak i tak mamy kworum. Wznawiam obrady po krótkiej przerwie i poproszę Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki, Pana Sebastiana Kwiatkowskiego, o przybliżenie nam projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2024. Poproszę. Dzień dobry Państwu. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Konstantynowie Łódzkim powstał na podstawie obowiązku ustawowego zawartego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i w zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Określa on z jednej strony niedobory istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście, a z drugiej strony wskazuje obszary, w którym będzie następował rozwój, zarówno jeżeli chodzi o kwoty, jak i okres realizacji. Wskazuje również najważniejsze inwestycje, niektóre o czym z Państwem rozmawiałem wczoraj na komisji, mniejsze inwestycje nie są bezpośrednio wskazane. Zresztą szereg inwestycji jest realizowanych, takich uzupełniających spoza planu, jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego, faza trzecia, w której są najważniejsze inwestycje wskazane i najważniejsze problemy. Jeżeli chodzi o planowane koszty realizacji, to na lata, w latach 2021 to jest 18 21-24 to jest 18 milionów złotych. No i najważniejsze inwestycje, które są planowane przez przedsiębiorstwo, to jest, jeżeli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej, realizacja, która będzie zakończona w przyszłym roku, do zbrojenia osiedla Kilińskiego Południe, etap drugi w sieć kanalizacyjną. Sieć kanalizacyjna jest planowana kolejno do wybudowania w osiedlu Józefów i w osiedlu Żabiczki, a jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to najważniejszą inwestycją jest budowa wodociągu na osiedlu Józefów. Wskazałem Państwu wczoraj, które inwestycje zrealizujemy, zakończymy w roku 2021. Wskazałem również te inwestycje, które najważniejsze, które będą w realizacji w przyszłym roku, ale nie zostaną zakończone. Więc żeby się nie powtarzać, tym samym zakończę przedstawianie tego dokumentu i jestem do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały nr 28/245/20 Rady Miejskiej w Konstantynopolskim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2024. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy. Oraz załącznikiem jest właśnie ten plan rozwoju. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Chciałam jeszcze tylko dodać, ponieważ wczoraj padło pytanie od pana radnego na komisji, że mamy grudzień, procedujemy plan rozwoju, a w tytule mamy lata 2020-2024. Po konsultacji z radcą prawnym dostaliśmy informację, że skoro inwestycje w 2020 roku zostały rozpoczęte i trwają, nie ma zasadności zmiany, mimo tego, że procedujemy ten plan w grudniu, jest w tytule prawidłowe określenie daty lata 2020, ponieważ inwestycje rozpoczęte trwają na lata 2020-2024. I jest to zgodnie z prawem. Proszę, pan zgłaszał się, pan Marek Łopaciński. Chciałby zabrać głos? Teraz już dziękuję, ponieważ kwestia mojego zapytania została przez panią przewodniczącą wyjaśniona. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych do dyskusji. Kto jest z państwa za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Nie słyszę. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Jestem za. Dziękuję. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomira Młynarczyka nie ma. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Cudra. Pan Konrad Jestem Cudra. Za. Dziękuję. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I w punkcie 8 mamy podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego i poproszę panią kierownik Ewę Barchańską o przybliżenie nam projektu uchwały. Dzień dobry państwu. Teren objęty planem jest położony pomiędzy rzeką Ner i ulicą Józefów na wysokości ulicy Kasztelańskiej i ulicy Bocianiej. Do tego terenu wpływały wnioski od 2010 roku. Były wnioski w 2013, 14 i 17. Obecnie obowiązujący plan był opracowany na podstawie studium z 2001 roku i w większości były tylko usankcjonowane pod rozbudowę istniejące siedliska, a cały teren był terenem zielonym. Przedłożony projekt uchwały zmienia funkcję terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę usługową i pod zieleń nieurządzoną. Tereny, które zostały wyznaczone pod zabudowę, znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. W planie miejscowym obecnie obowiązującym znajdują się dwa stanowiska archeologiczne i są dwie drogi, które tworzą układ komunikacyjny do obsługi tych wyżej wymienionych terenów, czyli droga 2 KDD i droga 3 KDW wewnętrzna. Plan przeszedł procedurę całą i uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi. I bardzo bym chciała, prosiła o to, żeby państwo zwrócili uwagę na rentę planistyczną, która jest w projekcie planu określona na 30%. Nie musi być oddzielnie przegłosowana, może być w ramach głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przybliżenie nam projektu uchwały. Jest to uchwała numer 28/246/220 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. I uchwała zawiera, proszę Państwa, bardzo długa uchwała. Aż 30 paragrafów i załączniki do tego. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Wszystkie pytania wczoraj były wyczerpane na komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Malczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomira Młynarczyka nie ma. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. Bardzo dziękuję i życzę zdrowych i wesołych świąt Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Co z tą rentą? I w podpunkcie B mamy wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki w drodze darowizny i poproszę panią Monikę Pawlik, panią kierownik, o przybliżenie nam projektu uchwały. Bardzo proszę. Dzień dobry Szanowni Państwo. Projekt uchwały, który chciałam przedstawić, wiąże się z wnioskiem starosty powiatu pabianickiego, który reprezentuje Skarb Państwa. Wystąpił do nas z wnioskiem w listopadzie tego roku o przekazanie, o zbycie przez gminę w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa dwóch działek, które stanowią jedną nieruchomość. To są działki znajdujące się przy Placu Wolności w obrębie K11. Działki noszą numer 3/3 i 3/4. Łączna powierzchnia tych działek nie przekracza 3000 metrów. Mają być przeznaczone na cel związany z budową komisariatu policji, który niewątpliwie wiąże się tutaj z zapewnieniem bezpieczeństwa w naszym mieście. Do Państwa wyłącznej właściwości należy podejmowanie uchwał, które wiążą się z przekroczeniem zwykłego zarządu, między innymi dotyczącymi zbycia i nabycia nieruchomości. Dlatego projekt uchwały został Państwu przygotowany. Jeżeli chodzi o te działki, nie są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie. Dla tego terenu zgodnie ze studium obowiązuje przeznaczenie oznaczone symbolem U i ZP. To są tereny zieleni i tereny usług. Niemniej jednak w 2019 roku została wydana na potrzeby tej inwestycji decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bo każdy, nawet nie posiadając tytułu prawnego do nieruchomości, może o taką decyzję wystąpić i została ona wydana. Zatem inwestycja taka może zostać zrealizowana. Proszę Państwa o przychylenie się do projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały numer 28/247/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki w drodze darowizny. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy, uzasadnienie oraz mapkę graficzną. I to wszystko. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Myślę, że będę wyrazicielem tutaj wszystkich wczorajszych uczestników komisji, że liczymy na to, że darowizną przekażemy grunty, na których powstanie komisariat nowy,
komisariat policji, natomiast grunty, na którym stoi obecny komisariat, uda się gminie pozyskać również w drodze darowizny. I taka była sugestia na wczorajszej komisji i jakby wola i marzenie na nowy rok 2021 wszystkich radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz? Jestem za. Jadwiga Czekajewska? Jestem za. Elżbieta Jabłońska? Jestem za. Jacek Jakubowski? Jestem za. Dariusz Korczyński? Jestem za. Marek Łopaciński? Jestem za. Aneta Marczewska? Jestem za. Małgorzata Matyjak? Jestem za. Sławomir Amunarczyka nie ma. Radosław Radwański? Panie Radku, nie słyszymy. Zawieszenie nastąpiło. Poproszę pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra? Jestem za. Gabriela Szczepaniak? Jestem za. Michał Szymczak? Jestem za. Beata Szymonowicz? Jestem za. Czy pan Radosław Radwański połączył się? Jeszcze raz. Czy pan Radosław Radwański jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Nie słyszymy pana Radka. Pan Radosław Radwański, poprosimy o głos. Przepraszam, dzwoni pan. Tak, słucham. No będziemy musieli zrobić reasumpcję. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Przepraszam, ale znowu nastąpiło rozłączenie. Musimy poczekać chwilkę i musimy niestety zrobić reasumpcję głosowania tej uchwały. Ale jeżeli poczekamy, a wszyscy głosowali, to chyba nie ma. To jest cały czas ciąg tego samego głosowania. Poprosimy pana mecenasa. Panie Marcinie Grabowski, czy pan nas słyszy? Jestem. Pan Marcin Grabowski. Halo, dzień dobry, jestem, tak? Jeszcze dzień raz. Dobry. Panie mecenasie, oddaliśmy głos procedując projekt uchwały. Pan Radosław Radwański nie miał połączenia. Czy wznawiamy głosowanie reasumpcją? Zgadził głosowanie, poproszę reasumpcję głosowania. Jeszcze raz poproszę. Głosowania, żeby każdy radny mógł grać. Ale cały czas jest to głosowanie, więc ja nie wiem, no o co chodzi. No przecież nie przeszliśmy. Ale pan Radosław nie ma głosowania, bo nie ma połączenia z internetem. Tak? Słychać mnie teraz, jest OK? Czy pan Radosław mógł zagłosować? Teraz może. Ale teraz... nie przeszliśmy do kolejnego punktu. Nie przeszliśmy jeszcze. No to nie. Jeszcze nie. Składam wniosek o reasumpcję głosowania, panie głosowanie przewodniczący. Głosowanie nadal trwa. Może oddać głos. Pan mecenas mówi, że nie przeszliśmy do kolejnego punktu. Głosowanie cały czas trwa i pan radny Radwański może oddać głos. Jestem za. Pan Radosław Radwański jest za przyjęciem proponowanej uchwały. Dziękuję bardzo. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. Pani przewodnicząca, ja jeszcze korzystając z okazji również w imieniu własnym i całego zespołu referatu gospodarki przestrzennej i nieruchomości chciałabym państwu życzyć przede wszystkim zdrowych i jeszcze raz zdrowych oraz spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wzajemnie. Wszystkim pracownikom referatu. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. I proszę państwa, w punkcie 9 mamy projekt uchwały numer 28/248/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w strukturze Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim i uchylenia uchwały nr 18/208/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. I poproszę pana komendanta Waldemara Steglińskiego o przybliżenie nam projektu uchwały. Dzień dobry państwu, pani przewodnicząca, panie i panowie radni.
Został Państwu przedstawiony projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i jednocześnie uchylenia uchwały nr 208/2008 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie nadania regulaminu tutejszej straży. Proszę Państwa, projekt nowej uchwały ma na celu dostosowanie stanu prawnego funkcjonowania Straży Miejskiej do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Mianowicie dotychczasowa uchwała z 2008 roku odnosiła się do przepisów ustawy o strażach gminnych, która obowiązywała do dnia 24 grudnia 2009 roku, gdzie szczegółową strukturę straży po umiejscowieniu jej w strukturze urzędu określał regulamin nadawany przez Radę Miejską. Po nowelizacji tej ustawy z dnia 22 maja 2009 roku artykuł 6 ustęp 2 punkt 2 cytowanej ustawy otrzymał brzmienie, iż Rada Gminy może postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze organizacyjnej urzędu, a w takim przypadku szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin nadawany odpowiednio przez burmistrza, wójta bądź prezydenta miasta. Stąd też projekt nowej uchwały, która ma usystematyzować system prawny, według którego funkcjonuje Straż Miejska w strukturach urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu komendantowi. Przedstawiam projekt uchwały nr 28 łamane przez 248 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w strukturze Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim i uchylenia uchwały nr 18 łamane przez 208 łamane przez 08 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Pomijam podstawę prawną, uchwała zawiera 4 paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, chciałam jeszcze tylko wnieść małą poprawkę, ponieważ odczytałam tutaj, bo pomyłkowo było tak zapisane, ale oczywiście uchwała, którą procedujemy, jest z dnia 22 grudnia, czyli z dnia dzisiejszego, tak jak ją tutaj procedujemy na dzisiejszej sesji. Kto jest z Państwa za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Marczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomira Młynarczyka nie ma. Radosław Radwański. Jestem za. Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Cudra. Jestem za. Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Michał Szymczak. Jestem za. Michale, nie słyszymy. Jeszcze raz. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący regulaminu Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Ja również, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowych, wesołych, a przede wszystkim bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. Wzajemnie wszystkim. I proszę Państwa, w punkcie 10 po zmianach mamy projekt uchwały nr 28 łamane przez 249 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki. I widzę, pojawiła nam się pani kierownik Paulina Kukielińska i chyba pani kierownik nam będzie referować projekt uchwały, czy nie? Tak? Tak, zgadzam się. To poproszę panią kierownik. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, na początku chciałabym zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały.
i polega ona na przeformułowaniu stylistycznym dwóch paragrafów. W paragrafie 5 ustęp 2 punkt 3 ma mieć brzmienie: przy rozpatrywaniu wniosków komisja uwzględnia ogólną liczbę zawodników, w tym liczbę zawodników zgłoszonych do szkolenia i rozgrywek organizowanych przez właściwe krajowe związki sportowe. Natomiast paragraf 15 ustęp 7 punkt 1. I tak szybko! Poprosimy. Dobrze. 15, tak? Tak, paragraf 15 ustęp 7 punkt 1. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę jest uprawniony w szczególności do dokonywania oględzin miejsc, gdzie wykonywane jest zlecone zadanie. I przechodząc do naszej uchwały, to w dotychczasowej uchwale w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki, taką najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie kryteriów podziału dotacji. Było to zadanie priorytetowe, które pan burmistrz postawił przede wszystkim Radzie Sportu przy powoływaniu tej rady. Nie było to zadanie łatwe ze względu przede wszystkim na to, że dyscypliny sportowe są bardzo zróżnicowane, dlatego dochodzenie do tych kryteriów zajęło sporo czasu. Prace, można powiedzieć, że trwały równocześnie i wśród członków Rady Sportu, jak również w Urzędzie Miejskim. Natomiast żeby spełnić zasady podyktowane ustawą o finansach publicznych, musieliśmy wprowadzić kryteria, które właśnie, żeby spełniły te wszystkie wymagania, powinny być dosyć uniwersalne, tak żeby odpowiadały różnym dyscyplinom sportu. Żeby dojść do tych kryteriów, przede wszystkim musieliśmy postawić sobie pytanie, jaki stawiamy sobie cel, i tak naprawdę odpowiedź na to pytanie spowodowała, że zmieniliśmy również cel publiczny zadania z zakresu sportu i aktualnie ma on brzmienie: wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz popularyzacja kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Odpowiedź na ten cel publiczny stanowią kryteria, które na ostatniej Radzie Sportu zostały wspólnie zaakceptowane przez członków Rady Sportu. I jeżeli chodzi o te kryteria, to komisja przy ocenie wniosków będzie uwzględniała zgodność zadania z celem publicznym, który przed chwilą wymieniłam, ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. Tutaj chodzi przede wszystkim o zasoby kadrowe i bazę oczywiście sportową. Ogólną liczbę zawodników, w tym liczbę zawodników zgłoszonych do szkolenia i rozgrywek organizowanych przez właściwe krajowe związki sportowe. Osiągnięcia sportowe drużyn i najwyższe indywidualne osiągnięcia zawodników. Udział mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego w działalności sportowej danego klubu, jak również ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, realizację ubiegłorocznego zadania publicznego z zakresu sportu. Tutaj przede wszystkim chodzi o prawidłowość merytoryczną realizacji umowy, terminowość, rzetelność rozliczania otrzymanych środków. Kolejnym kryterium będzie wysokość udziału środków własnych wnioskodawcy w całkowitej wartości zadania, jak również wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez wnioskodawcę na realizację danego zadania. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby kluby również przy pozyskaniu dotacji wykazały się operatywnością. I to proponowane przez nas kryteria, które, tak jak już wcześniej wspomniałam, zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Konstantynowską Radę Sportu. Pozostałe zmiany w uchwale to już takie drobne, można powiedzieć, kosmetyczne zmiany. Przede wszystkim jeszcze z tych takich może istotniejszych to zapis, który mówi, że kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik.
Przedstawiam projekt uchwały numer 28/249/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 21 paragrafów oraz dwa załączniki, które stanowią pierwszy załącznik wniosek o udzielenie dotacji. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłasza do dyskusji. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Panie Robercie, proszę włączyć głos. Włączony teraz. Jestem za. Dziękuję. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Marek Łopaciński. Jestem za. Aneta Marczewska. Jestem za. Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk, nieobecny. Radosław Radwański. Radosław Radwański, czy nas słyszy? Bo my jego nie. Znowu chyba wyrzuciło. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Chyba znowu problem techniczny. Pan Radosław Radwański. Proszę włączyć głos. Przepraszam Państwa, ale poczekamy, może się włączy. Widzę już tutaj na monitorze, ale... Pan Radosław Radwański. Słychać mnie teraz? Słychać. Pan Radosław Radwański, czy jest pan za przyjęciem proponowanej uchwały? 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący trybu i finansowania zadań z zakresu sportu. I proszę Państwa, w punkcie 11 mamy sprawy różne. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie ma spraw różnych. Proszę Państwa, a przepraszam, pan Marek Łopaciński, bardzo proszę. Korzystając z okazji, chciałem koleżankom i kolegom oraz wszystkim pracownikom urzędu, a również wszystkim mieszkańcom miasta złożyć najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również ja proszę Państwa, wszystkim moim koleżankom i kolegom radnym, obecnym i nieobecnym na dzisiejszej sesji, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów oraz pracownikom wszystkich jednostek i urzędowych Urzędu Miejskiego składam najserdeczniejsze życzenia. Szanowni Państwo, nadchodzące święta Bożego Narodzenia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Życzę Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna atmosfera świąt Bożego Narodzenia. A nadchodzący 2021 rok niech przyniesie nam dużo radości, pomyślności i szczęścia. A nade wszystko wszystkim Państwu życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Byśmy mogli w nowym roku spotkać się w tym samym składzie i w tej samej grupie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mieszkańców i tych, których wymieniłam. Proszę, zgłasza się pan burmistrz. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, szanowni Państwo, bez wątpienia jest tak, że
tradycja świąt Bożego Narodzenia to jest synteza najlepszych tradycji polskiej kultury. I choć powtarza się co roku, to tegoroczne święta będą miały na pewno zupełnie inny wymiar przez te okoliczności zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Przez to, że stawia się przed nami wymagania zachowania pewnych reżimów sanitarnych, które w oczywisty sposób kolidują z tradycyjnym przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia. Ale biorąc pod uwagę właśnie te szczególne okoliczności i ten czas, jak również brak możliwości spotkań w szerokim gronie, chciałbym życzyć wszystkim Państwu tutaj obecnym, żeby ten czas spędzony pewnie w bardzo wąskim gronie był dla nas o tyle wyjątkowy, żeby każdy z Państwa wykrzesał z siebie chociaż odrobinę przenikliwej myśli nad tym wielkim cudem, jakim bez wątpienia były narodziny Chrystusa, które przecież są istotą tych świąt, o których tak często zapominamy. Zdrowia, spokoju i radości. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę Pani Elżbieta Jabłońska. Proszę Państwa, jak widzicie, w moim domu zagościł już symbol świąt. Za mną, za moimi plecami choinka. I w zasadzie chciałam dołączyć się do tych życzeń, które tutaj już padły z ust Pani Przewodniczącej, Pana Marka Łopacińskiego i Pana Burmistrza Roberta Jakubowskiego. A podsumowując te wszystkie życzenia, zacytuję mały fragment być może znanej, być może nieznanej autorki wiersza, który pozwoliłam sobie umieścić również w swoich kartkach świątecznych kierowanych do mieszkańców. I właśnie tutaj, w tym miejscu przekazuję życzenia mieszkańcom. Przede wszystkim zdrowia. Proszę Państwa, ten rok jest dla nas wszystkich bardzo wyjątkowy. Z pewnością wielu z nas być może samotnie spędzi te święta. I żeby nie czuć się takim samotnym, trzeba pomyśleć o tym, że ten nadchodzący rok może będzie lepszy, czego sobie i Państwu życzę. A cytując wiersz, chcę powiedzieć, to właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi, człowieku. Wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. Dziękujemy. Proszę Pan Burmistrz, tylko prosimy włączyć głos. Tak, to już tak żartobliwie w odniesieniu do pięknych słów, które przytoczyła Pani Przewodnicząca Jabłońska, ja bym dokonał pewnej parafrazy tego wiersza i powiedział, patrząc na to, co mamy w tej chwili za oknem, to właśnie tego wieczoru, kiedy wieje i leje, mimo wszystko serce z radości szaleje. Dziękuję bardzo. I tym miłym akcentem idźmy szaleć, proszę Państwa, do kuchni, do choinek, do pierogów, gdzie kto się najlepiej znajduje. Zamykam 28. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo w sesji i jeszcze raz zdrowych świąt. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Dobrego świąt. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego.